Witam moi drodzy ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajny, smaczny boczek. Boczek pokrojony jest w cienkie plasterki i smażony na patelni. Teraz je posolę. I posolony boczek będę teraz smażyć na rozgrzanej patelni. Na patelni nie daję żadnego tłuszczu, ponieważ boczek ma w sobie dosyć tłuszczu. I patelnia jest już rozgrzana i teraz będę kłała plasterki świeżego boczku. Zobaczcie, boczek już jest na patelni i tak wygląda. Boczek nam się troszkę podsmażył, teraz przewrócę na drugą stronę. Zobaczcie, i boczek zaczyna być rumiany. Oczywiście przewracamy kilka razy, jak widzicie. Musi być cały rumiany. Do tego momentu będziemy przewracać. A teraz spróbujemy, jak ten boczek smakuje. Wezmę sobie boczek. I smakuje do tego super sos pietruszkowy. Przepis na sos pietruszkowy znajdziecie też na moim kanale. A teraz spróbujemy, jak taki boczek smakuje z sosem z pietruszki. Smakuje wyśmienicie. Jest przepyszny. Ja już na dzisiaj dziękuję i zapraszam Was do następnego odcinka.